Dzień dobry, witam klasę trzecią informatyczną na matematyce, która otwiera nowy dział. Nowy dział, który dzisiaj zaczynamy, to jest dział kombinatoryki, ale zanim wam coś powiem o tym nowym dziale, chciałabym, żebyście sięgnęli do swoich zasobów, czyli żebyście sobie przypomnieli, może coś już słyszeliście o kombinatoryce, czyli co wiem, a jeśli nie wiem, to może z czym kojarzę słowo kombinatoryka. Więc bardzo proszę w dwójkach, tak jak siedzicie przez dwie minutki, burza mózgów, pokojarzcie, przypomnijcie sobie, co o kombinatoryce wiecie. Czyli się to kojarzy z takim, na przykład, że nie musisz podać dokładnego wyniku, tylko wiesz, tak kombinujesz, że coś może kombinujesz, być, żeby było, że niby rozumiesz? Tak, ale nie rozumiesz, kombinujesz, to się liczy właśnie. Czy może sprawdzamy się taki, żeby nam punkty za kombinowanie. Kombinujesz, że udajesz, że coś umiesz, a nie umiesz? Właśnie tak. Znaczy, no, że po prostu wiesz, wynik nie musi być dokładny, tylko wykombinowany, no o to chodzi. Dokładnie. Wydaje mi się, że to nie ma tak, że jest dobrze albo niedobrze. Jeśli miałbym powiedzieć, to jest najważniejsze. Jeśli będziecie gotowi, dajcie mi sygnał ręką. Może ludzie. A może dajmy sygnał ręką. Dobra, dziękuję, widzę, że już jesteście gotowi. To teraz powiedzcie mi, co wiecie, z czym kojarzycie kombinatorykę, co to jest? Znaczy, na pewno kombinatorykę gdzieś się wykorzystuje w programowaniu i doszliśmy do wniosku, że rachunek prawdopodobieństwa się może z tym wiązać. Mm-hmm. Programowanie, wy jako informatycy. Znaczy, pierwsze skojarzenie to było kombinowanie, ale w matematyce raczej nie ma miejsca na kombinowanie chyba. A ja myślę, że też. Tak. Kombinowanie. Ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu. Rachunek prawdopodobieństwa. Mm-hmm. Co jeszcze? Myśmy skojarzyli to z takim niedokładnym określeniem wyniku, czyli że podajemy go w pewien sposób, ale nie jest to jakaś dokładna liczba na przykład. Aha. Mm-hmm. Podawanie przybliżonych wyników. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobra. Jakie jeszcze skojarzenia? Że może być wiele możliwości czegoś. Mm-hmm. Wiele możliwości. Dobra. Szacunkowanie. Mm-hmm. Szacowanie. Szacowanie. Tak, szacowanie. 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 Szacunek, szacowanie. Dobra. Jeszcze jakieś skojarzenia? Mm-hmm. Dobra. Programowanie, bo klasa informatyczna, to już mówiłam, faktycznie kombinatoryka jest bardzo potrzebna w rachunku prawdopodobieństwa, żebyśmy mogli pewne zagadnienia rozpatrywać. Też się wiąże z kombinowaniem, z szacowaniem, ale z podawaniem raczej nie przybliżonych wyników, ale wyników dokładnych, co będziemy dzisiaj robili. I faktycznie występuje tam różnych wiele możliwości. Jest to dział matematyki, który pozwala nam odpowiedzieć na przykład na takie pytania. Ile jest możliwości wyników, wyborów przy rzucie trzema różnymi kostkami? Albo kostką i monetą. Albo na przykład, na ile sposobów jesteśmy w stanie z waszej klasy wyłonić samorząd klasowy przewodniczącego, zastępcę, skarbnika. Albo na przykład, tak bardzo życiowo i finansowo podchodząc, ile kuponów totolotka musielibyśmy wypełnić, żeby zapewnić sobie stuprocentową wygraną. Czyli innymi słowy, ile zainwestować, żeby mieć stuprocentową wygraną. I faktycznie na to odpowiada kombinatoryka. Przy czym, żeby móc odpowiedzieć na te wszystkie pytania, potrzebna jest nam wiedza o kombinacjach oraz potrzebne są też permutacje, wariacje bez powtórzeń, i wariacje z powtórzeniami. Przy czym na pocieszenie dodam, że te elementy w zasadzie nie muszą być wam wcale znane, dlatego że to możemy zastąpić twierdzeniem o mnożeniu, regułą mnożenia. I na razie, chociaż są to dla was słowa, myślę, dosyć obce,
my je odczarujemy w czasie lekcji. Także bardzo spokojnie i żeby odczarować pierwsze zadanie, zadanie na dobry początek, bardzo proszę, mamy monetę i sześcienną kostkę do gry. Chcę, żebyście wypisali w kartach pracy, pracując w dwójkach, w czwórkach, jak wam wygodnie, wszystkie możliwe wyniki takiego rzutu i żebyście podali, ile jest tych wyników. To jest zrozumiałe polecenie? Mhm. To do pracy. Bardzo proszę. Obok to 6, czyli 10. Ale rzucamy jednocześnie. Za każdym razem, do każdej liczby może być orzeł albo reszta, czyli mamy 3 rozwiązania. 12. Razy 6. 12. 18. 3 razy 6, 18. No 18, ale... A czemu 3 razy 6? No patrz, masz 1, a nie, czekaj. 12. 4 razy 6, 24. Bo może być tak, może być 1 albo 1 orzeł, 1 reszka. Potem 2 orzeł. Ale rzucamy jedną monetą, 2 reszka. Co? Rzucamy jedną monetą i a jednocześnie kostką. I monetą i kostką. No. I wszystkie możliwe wyniki takie orzeł może trzeba zrobić. Wypisz wszystkie. No to tak będzie. Wszystkie do jedynki orzeł. Orzeł? Orzeł. 1, 6, orzeł, dwójka. Orzeł, dwójka i tak wszystkie. No. Dobrze, ja widzę, że wszyscy już mają to zadanie, więc zaprosiłabym, zgodnie z naszymi zasadami losowania patyczkiem, Marcina. Marcin Wtok, chodź proszę, zapisz na tablicy i wytłumacz, dlaczego tak akurat. To z monety może być albo orzeł. Dobra. Albo reszka. Dobrze. A z kostki od 1 do 6. Dobrze. I razem to jest 12. Możesz powiedzieć, dlaczego 12? Bo albo będzie reszka 1, albo orzeł 1, tak samo po kolei. Mm-hmm. Czyli każdy wynik z monety z każdym wynikiem z kostki. Dobrze. Czy w jakiś sposób jesteś w stanie tą dwunastkę powiązać z ilością możliwych wyników na monecie i z ilością możliwych wyników na kostce? Klasa, pomóżcie. No, tak. Iloraz? Czy? Iloraz iloczyn. Z czego z czym? Iloczyn możliwości z monety. Z monety i z kostki. Z możliwości z kostki. Dobrze. Zapiszesz to, Marcin? Dobra, dziękuję bardzo. W związku z tym, zbierając to, ilość wyników, czy jak to woli, wyborów, możemy zrobić w ten sposób, że przy podejmowaniu ilu decyzji? Dwóch, dwie decyzje. Mieliśmy dla monety, ile możliwości? Dwie. A tutaj? Sześć. Mhm. Dobrze. Tutaj raczej jest ilość, może być. Tu są na dwa sposoby. Sześć sposobów. Dobra. W takim razie, skoro to zadanie mamy za sobą, to pytanie kluczowe. Zadanie, które będzie prowadziło naszą lekcję, chyba że już znacie odpowiedź na samym początku. Mamy aktówkę Jerzego, aktówkę, która jest zamknięta. Niestety Jerzy zapomniał kodu do tej aktówki, ale pamięta swoją datę urodzenia i pamięta, że pierwsze cztery cyferki tego kodu powstały z roku urodzenia, a kolejne cztery są dowolne. I pytanie. Wiedząc, że ułożenie, wstawienie jednego kodu zajmuje mu 5 sekund, ile maksymalnie czasu potrzebuje na otwarcie aktówki? 5 sekund na 8 cyfr, czyli 2,5 sekundy na 4.
4 cyfry, ale to jest chyba raczej nie ważne. Ja minusy na zastanowienie. Ile może ustawić zasady? Czyli ile kombinacji jest 4 cyfr? Tak, tak. Czyli najpierw liczymy ilość kombinacji, możemy to razy 5 wychodzi czasu. Tak. No, czyli. A jak mamy 4 cyfry, to jest co? 4 mamy 4 miejsca. Mamy 4 miejsca. Mamy 4 miejsca, czyli 4 znane cyfry. Czyli 4 do 4. 4 do 4 chyba. No tak, mamy 4 miejsca. Bo każda liczba może być na każdym miejscu. Tak, czyli 4 do 4. Tak. Razy 5, bo to nie. Nie, to są dopiero. I to jest 4 pierwsze miejsce. Czyli mamy 4 do 4, co daje 4 do 4. Dobrze, ja już zastopuję. Czy ktoś jest w stanie podać odpowiedź na to pytanie? W tym momencie. Nie. A jak myślicie, szacując? Obstawmy wyniki. Na pewno pierwsze 4 liczby znamy, więc w pierwszych 4 miejscach będziemy mieli 4 możliwe liczby, które są rokiem, które są liczbami, które są w roku jego urodzenia. A do pozostałych 4 miejsc mamy 10 możliwych cyfr. Od 0 do 9. Mhm. Ale na każdej pozycji jest 10 liczb, czyli tak. Wychodzi, że tak. 10 tysięcy liczb. Ale pamiętajmy, że na pierwszych 4 miejscach są cyfry, które zawierają się w rąk jego urodzenia. No dobrze, no. Tylko że i tak musi minąć jakiś tam okres czasu, żeby on podał te 10 tysięcy następnych, więc to musimy obliczyć. Tak. Słuchajcie, ja się cieszę, że te dyskusje są. One myślę, że nas doprowadzą do czegoś. Kolejnymi krokami was poprowadzę, dlatego że jeszcze jesteśmy dalecy prawidłowego rozwiązania. Dlatego też sensem jest dzisiejsza lekcja, temat reguła mnożenia. A o co chodzi w tej regule mnożenia? Czyli jaki jest cel lekcji? Chodzi mi o to i bardzo mi zależy na tym, abyście poznali i stosowali regułę, która wam pozwoli obliczyć ilość wyników wyborów, które można otrzymać podejmując pewne decyzje dwukrotne albo wielokrotne. Dwukrotne w przypadku już zadania na dobry początek, a wielokrotne w przypadku pytania kluczowego. Jakie są kryteria sukcesu, czyli po czym poznamy, że cel lekcji został osiągnięty? Zależy mi, abyście umieli i potrafili wypisywać wyniki, które składają się na pewne dwukrotne decyzje, żebyście znali i stosowali regułę mnożenia dla dwukrotnych decyzji i dla wielokrotnych decyzji. Powiedzcie mi, czy cel lekcji jest dla was zrozumiały kciukami? Dajcie mi informację. Dobrze, dziękuję. Pierwsze kryterium sukcesu. Proszę o informację zwrotną, czy jest zrozumiałe pierwsze kryterium? Dziękuję. Drugie kryterium sukcesu. Jest zrozumiałe? Jest zrozumiałe. I trzecie. Dobra. Dziękuję. W takim razie idziemy dalej. Bardzo was proszę, o coś mi tu zaszwankowało. Zadanie drugie, które macie w kartach pracy, abyście rozwiązali je w parach i mam nadzieję, że to nam pozwoli sformułować regułę mnożenia dla dwukrotnych decyzji. 36. No. Na jednej jest 6, na drugiej jest 6 możliwości, czyli 36. Czyli razem 36. Ale na pewno? Czekaj, że niebieska i czerwona. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4. 36. 36. 36? No, bo masz jedynkę i na pierwszej jedynkę i teraz na drugiej 1. Ale to są po prostu niebieska i czerwona. No to albo dwie, albo... A mają te... No ale to chyba... Czy... Właśnie. Tylko w kostce je nazwali czerwona i niebieska, Pani? Czy... A tak? Te kostki, chodzi o to, że one są niebieska i czerwona po prostu, żeby je rozróżnić? Tak. A, ale normalne mają oznaczenia od 1 tak, do 6. Tak, one mają od 1 do 6. Okay, no tyle, że są rozróżnialne. No, no to... Dobra. Czyli jesteśmy w stanie powiedzieć wynik z czerwonej, odpowiedź a potem wynik z niebieskiej. Odpowiedź A mamy. Teraz odpowiedź B. To jakieś pytanie do zadania macie? Wszystko jest zrozumiałe w zadaniu? Czyli alfabet ma ile i cyfry ma ile, no to co razy co? No bardzo ładnie. Nie może być podwieźć. No tak, 26 razy liter? 10, 9. 9. 29? 20 na 6 razy 9. No jest ekstra. Dobrze. 234. Te karty, które widziałam, były wypełnione
związku z tym zadam pytanie, czy ktoś jeszcze potrzebuje czas na zrobienie zadania? Ktoś jeszcze nie zrobił? Nie? Zrobiliście wszyscy. Dobrze. W takim razie ja zaproszę do podpunktu A, żeby rozwiązanie przedstawił na tablicy Adam D. Chodź, Adam. Podpunkt A. Mamy niebieską, czerwoną. Ile jest możliwych wyników? Ja ci, Adam, już tablicę drugą przygotowałam. No to w każdej z kostek mamy po 6 możliwych wyników i należy je do potęgi przemnożyć przez siebie i wychodzi wtedy 36. Dobra. Jakbyś napisał 6 razy 6, czyli to mnożenie zależałoby mi, żeby było wypisane i faktycznie wynik jest taki, jak mówisz. Czy pytania do Adama są jakieś? Ktoś miał inaczej i chciałby dopytać? Nie, dziękuję bardzo. Teraz zapraszam do podpunktu B. Maciek, chodź proszę. No to tutaj kod składa się z jednej litery alfabetu i z jednej cyfry od 1 do 9. Liter jest 26, czyli 26 możliwości razy 9 możliwości z cyfr. No i to wychodzi 234. Mhm. Pasuje wam ten wynik, zgadza się? Dobra. Też tak mam na slajdzie. W takim razie wyzwanie dla was. Napisanie reguły mnożenia dla dwukrotnych decyzji. Reguły, czyli przepisu na to, w jaki sposób podejmując dwie decyzje, każda ma ileś sposobów, jak mam policzyć ilość wyników. Czy to jest zrozumiałe dla was? Tak? Spróbujcie się zmierzyć z tym. Wyniki będą iloczynem możliwości. Wyniki będą się składały z tylu wyrazów, ile będzie decyzji. I te czynniki będą liczbami tych czynników. Zaczniemy od tego, bo my wcześniej jakby zaczęliśmy rozpracowywać przy przemyśleniu, czy to będzie potęgowanie, czy mnożenie. Więc... Znaczy, bo my w pierwszym rzucie zrobiliśmy 2 razy 6. 12. Ale rzucaliśmy raz, bo to, były dwie. Bo, ale ty mówisz o tym, a? Czy o tym pierwszym? Aha. Rzucaliśmy jednocześnie monetą i kostką do gry. Ale moneta wtedy... Już wiem o to. Bo moneta miała 2 możliwości. Tak, a kostka miała 6. Tak. No. Czyli może rzucać 1, 1, 1, 2, 1. No tyle, 3, ile 4. Możliwości. Tak. No, damy jej razy następne możliwości. Z tym, że mnożymy przez 6 razy 6, bo są dwie kostki. Tak. Jakby były 3, to byśmy mnożyli 6 razy 6 razy 6. Tak. Jeżeli będzie 6 do 3. Tak. I tutaj jest tak samo. Tak. Są... Ma 26 możliwości na jednej i 9 możliwości na kolejnej. Czyli zawsze jest taki sam układ. W sensie zawsze jest pierwsza, jest liter, ale chwilę. Dobra, nie wiem, co chcesz powiedzieć. Masz nazewnictwo. To mogą być na zamian. W sensie tak. Tu były dwa sposoby. K1. Mhm. Ponieważ Max pytał, jak nazwać, więc tutaj uściśliliśmy, że na przykład pierwsza decyzja może mieć K1 sposobów, druga K2 sposobów. I możecie tymi symbolami się posługiwać, formułując regułę. A wam jak idzie? Czy to jest zrozumienie? Czemu K1 sposób? Tutaj. No, wiadomo, że to. K1 wyborów. Dobra. Może teraz osoba chętna przeczytałaby, jak w grupie sformułowaliście regułę mnożenia dla dwukrotnych decyzji. Kto chciałby? Rafał, słucham. Ilość wyborów z pierwszego... pierwszego jakiegoś rozwiązania razy ilość wyborów drugiego równa się ilość wyników. Mm-hmm. Dobrze. Przy czym chodzi o to, że są podejmowane decyzje w jakiej ilości?
Ile tych decyzji dwukrotne. Mamy? Dwukrotnej. Dobrze, Rafał. Idea jest dobra. Jeszcze chciałabym, żebyśmy się trzymali tego nazewnictwa, które mamy w kryteriach i na tablicy. Czyli przy dwukrotnych wyborach, decyzjach, ilość wyników wyborów to jest ilość sposobów z pierwszej decyzji razy ilość sposobów z drugiej decyzji, tak? Czy to jest dla wszystkich zrozumiałe? Patrząc na nasze oznaczenia K1, K2, to ilość wyników w tej dwukrotnej w tej regule mnożenia dla dwukrotnych decyzji ile wynosi? K1 sposobów przy pierwszej decyzji, K2 sposobów przy drugiej. To ilość wyników wynosi ile? 36. Akurat tu 36, a patrząc na literkę K1, K2? K1, K2. Dobrze, bardzo proszę, to sobie uściślicie. Żeby tego nie podzielili, aby było to samo. Co? No to tak sobie właśnie trzeba, albo to na dole jest do tego, pytanie ze zrozumieniem. A to o to chodziło. No właśnie. Ja zawsze strzałki lubię. Ja nawet po grubie, żeby... Jesteście już gotowi, żebyśmy szli dalej? Tak? Dobrze. Chciałabym zobaczyć, na ile kryteria sukcesu zostały zrealizowane, więc odpowiedź kciukami. Czy uważacie już każdy z was, że potraficie wypisać wyniki wyboru przy dwukrotnych decyzjach i podawać ich ilość? Kciukami proszę o informację zwrotną. Dziękuję. Teraz, czy znacie i stosujecie regułę mnożenia dla dwukrotnych decyzji? Dobrze. A dla wielokrotnych decyzji? Nie. Dobrze. W takim razie idziemy dalej. Zadanie trzecie w parach, ale zależałoby mi, żeby to były inne pary, żeby było troszkę więcej interakcji. Możecie naprzeciwko siebie. Zadanie macie w kartach pracy. Tym razem 3 decyzje. Do każdej decyzji już podałam ilość sposobów. 5 razy 3 razy 2? Po prostu? Na pewno nie. No, będzie załatwia coś. Jakiś pomysł? Będzie jakieś dokładnie do sposobów. A druga na 3 razy. To tak. 5 razy 3. A to możesz złożyć na 3. Na 3. Czyli już? Na nasz wybór składa się podjęcie 3 decyzji. Co tak chyba nie działa? Jakby były 2, no to masz 15, nie? No, no, tak, no, bo tu nie ma liczb, to są decyzje jakieś. No, decyzje mamy, to jest ilość tak, te zmiany. Tak, 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 tak. K1, K2, K3 w tym przypadku. Czyli 30. Czyli K1 razy K2 razy K3 to jest... No nie ma żadnych... Wszystkie mają określone swoje miejsce. Pierwsza może mieć 5, drugie może być 3, a trzecia może być 3. Bo tak będzie, bo inaczej się nie da. Pierwsza decyzja... Chodzi o to, że podejmujemy je po kolei. Tak, czyli zawsze w takim samym kierunku. Tam mieliśmy decyzję 2. Teraz mamy decyzję. Tak? Bo wiesz, uważasz, że to będzie. No, 3 decyzje w moim przypadku będzie A, B, C. No, wiesz, że to będzie A razy B razy C. Ja mówię, że to będzie A razy B. Przy czym mnożenie, tak, tu nie jest potrzebny nawias, tak. Macie jeden z was i drugi rację. Żeby było AC razy BC. W ten sposób. A popatrz na te dwie decyzje. Rysowaliśmy dwie kreseczki. Teraz masz decyzji ile? 3. To narysuj 3 poziome kreseczki. Tak. I tutaj widzę, jesteś blisko. Tak, to będzie takie proste. Tak. To jest takie proste. Mhm. Jak u was? No rewelacyjnie. Bardzo dobrze. Tak. No, tak. To jest takie proste. No. U was też tak prosto poszło? Tak. To jest za proste. No. To rzeczywiście jest proste. Dobrze, ponieważ wszyscy mają. Bardzo proszę, Dawid, chodź przedstaw na tablicy. Zetrzyj sobie, tak? Tylko jeszcze mi nie ścieraj, tego mi nie ścieraj, to zostaw. Na pewno? Tak, żeby wyrysowali.
Słuchamy Dawida teraz. Czyli to będzie 5 do kwadratu, dodać 3 do kwadratu, dodać 2 do kwadratu. Okej, okay. Co klasa na to? Nie. Pomóżmy Dawidowi. Dlaczego nie? Jaką korektę musielibyśmy tutaj zrobić? Czemu dodać? To znaczy my myślimy tak, że skoro przy dwukrotnym wyborze mnożyliśmy, bo były dwie decyzje, czyli były jakby dwa czynniki tego iloczynu, więc było K1 razy K2, no to skoro dochodzi nam kolejny czynnik, to po prostu musimy go pomnożyć. Bo gdybyśmy mieli tylko 5 i 3, no to byśmy pomnożyli, że jest 15 możliwości, ale każda z tych 15 możliwości może mieć jeszcze dwie możliwości, czyli łącznie 30. Dawid, czy to trafia do Ciebie? I to jest właśnie to, że to jest tak proste i banalne. Także tam nie trzeba było szukać nie wiadomo czego. Mhm. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytanie do tego zadania? Nie? W takim razie, słuchajcie, poproszę o to, abyście sformułowali regułę mnożenia dla wielokrotnych decyzji. Umówmy się, że ich jest n. Dobrze? Dla uściślenia tą symbolikę możecie stosować, którą na tablicy, czyli n decyzji, K1 sposobów. K1 razy K2 mieliśmy wcześniej? K1 razy K2. Proszę Sebastian. No. I co nam wydaje? To, że możesz sobie przedstawić ile chcesz tych wyrazów. I to jest ostatni wyraz ciągu. Tak. Mhm. Ale K1 musimy przepisać. K1, K2 i KM. N będzie wynosić ilość tych, no to będzie 10, no to będziesz miał K1, K2, K3, K4. Aha, rozumiem. Do 10. Tak. No to znaczy to K1, K2. To są te, tak? No. A byś miał do 3. Aha, K1, to wielokrotne, no tak. No tak, to jest ślady zawsze. Już nie kombinujemy, bo też nie ma bardzo. No, tylko tutaj miałeś myśmy mieli literkę K1. Aż do... Przy N decyzjach to ile tych literek będzie? K ze znaczkiem N, dobrze. Dobrze. Jak u was? Świetnie. Tak, dokładnie. Mhm. U was też jest dobrze. Tak, bardzo dobrze. Od K1 do KN. Mhm. Dobrze. Tak, przy czym, popatrz, pierwsza jest na K1 sposobów. Tak, do KN, dobrze. Widzę, że wszyscy mają prawidłowo. Bardzo proszę, kto z chętnych podałby regułę mnożenia dla wielokrotnych decyzji, dla N decyzji? Nie ma ochotnika. To szukam ochotnika. Bartek W. Bartek. Nie. Podaj z ławki. No to będzie K1 razy K2 razy 3 kropki razy KN. Tak. Czyli jeżeli mamy pewien wybór, który polega na N decyzjach, a każda z decyzji jest na ileś sposobów, pierwsza na K1, druga na K2, Nta na KN, wówczas ilość tych wyników jest iloczynem K1 do KN. Tak? OK. W takim razie zobaczmy, jak wam to pójdzie w zadaniach, zastosowanie tej reguły mnożenia. Macie zadanie do pracy w czwórkach i bardzo proszę, tak się podzielcie w grupie, żebyście w miarę szybko to zadanie zrobili. Następne cztery znaki. Same cyfry. Jasne. To mamy cztery cyfry, no to po prostu w pierwszej opcji A masz... 4 razy 9. 10, 100, 1000, 10 tysięcy.
10 tysięcy możliwości masz w pierwszym. Co? To same cyfry. Wiesz, masz same cyfry. 10 razy. Z zero zawsze jest. No tak. No 4 cyfry razy jedna cyfra ma 10 możliwości. No. 10 razy 10. Czy masz 10 możliwości razy 10 możliwości razy 10 możliwości razy 10 możliwości? Tak, 10 tysięcy. Płótkę są takimi pokrętłami, no nie? I tam masz tyle możliwości. To 30 tysięcy. Ej, bez kitu tego, tak ciężko to schować. To będzie 1000. 1000 możliwości, jakby były same... Tak, 10 tysięcy. No, 100, 1000, 4 na 4. 10 tysięcy możliwości. No tak, tam były 4 możliwości. Ale 10 tysięcy... Teraz masz czekaj. No tak, bo SLU jest to samo. SLU jest mała na pierwszym miejscu. 3 różne cyfry i jedna z pośród 24 tekstów. Czyli tak samo. 10 razy 10 razy 10 razy 24. Ej, ale co ty liczysz? Jakie 4 cyfry? Jakie 10 tysięcy ty? Dobrze, patrz. Dobrze. Następują 4 znaki. Najpierw same cyfry, czyli jedna cyfra chyba. No, czyli 10 możliwości. 10 możliwości. No tak, 10 możliwości. 10 możliwości. 10 możliwości. 10 możliwości. 10 możliwości. 10 tysięcy możliwości. Bo wyliczycie tak jako 4? Tak sobie to patrzę. Tu masz 10 możliwości. Ale mogą być takie rodzaje. No, no, no. Dobra, to nie jest jedno całe. No, czyli kolejne to będzie 10 razy 10 razy 10 razy 24. 24 tysiące. No, w drugim wersie. 576 tysięcy. A to będą 4 T, czyli 24 razy 24 razy 24 razy 24. Chciałem pokazać to was? Czemu w C ty zdajesz 30? To są dwie litery. Dwie litery. No w sumie no. To powinno być 10 razy 10. Razy 24 razy 24. 24 razy 24. C. No, no, no tu mam, ale nie mam. Dobra, bo ty masz tylko po prostu źle same cyfry. 576 tysięcy. Ile 500? 576 tysięcy. 576. I teraz będzie 24. No, 24. Ale to dzięki policzeniu. Ile jest do znaku? 4 litry. Ile? Z czego? 20? To jest mniej niż w C? No właśnie. Na pewno? A tu jest przecież więcej kombinacji, bo jest 24 razy 24. To jest 24 razy 24? Ale to nie może być. 24 razy 24. To się wygląda 576. No. To nie, to się znaczy 1-0. 1-0 nie jest. Może właśnie. Tam jest 57 600. Tyle mi. No to by miało większy sens. A tam jest później ile? Tyle mi. No tak, no i teraz nie pasuje. Ma w kalkulatorze. To to policzę. Dobra, to się zgadza. A tam jest uzasadnieniem są te działania po prostu. No tak, no, tak. Ja myślę, że to jest tych trzech, to jest to gadać. Obstawianie wyników. Masz jeszcze 8. To 6 mieć tam, czy tam wychodzisz? To jak najmniej. Ale dalej jeszcze może jedno pole. I to jest wtedy dobra rejestracja. Może być. Jak to chodzi? 1-7-2. Jak u was? Jest koniec. Dobrze? Dobra. Widzę, że wszystkie grupy zrobiły. Ja teraz wybiorę osobę z danej grupy, ale grupa zadecyduje, kto przedstawi który podpunkt, dobrze? Adam Kaczmarzy, gdzie Adam siedzisz? Tutaj. Kto, któryś z was wybrany podpunkt? Adam Kaczmarzy, chodź do punktu A. Adam Kaczmarzy, chodź do punktu. Adam, ty miałeś w rejestracji konsulu same cyferki. Nie wiem, że jeszcze raz,
Tak, 10 skończyło. Wszyscy się zgadzają z tym wynikiem? Tak? Dobrze, dziękuję. Kolejna grupa, tam gdzie siedzi Paweł. Paweł, gdzie siedzisz? Paweł S. Dobrze. Piotrek, chodź Piotrek do wybranego punktu. Bierzesz sobie B. Dobrze. B był przypadek, w którym nie było... trzy tylko miejsca były zajęte przez liczbę, a jedna była zajęta przez literę, ich było 24, więc będziemy mieli ucieczki do trzeciej razy 24, czyli 24 tysiące. Dobra, co klasa na to? Trzeba skorygować, tak? Dlaczego? Trzy różne. Trzy różne. No, ale to jest 10 możliwości. No tak, to jest 10 możliwości. Bo jeśli w pierwszym miejscu już będziesz miał 10 cyfr, w drugim będziesz miał o jedną możliwość mniej. Nieprawda. Tak, możesz mieć 1-1 na przykład. Na każdym miejscu możesz mieć 10 cyfr. Ale masz 3 różne. No i jak? 10 razy 9 razy 8 razy 24. Nie wiem, jak myślisz? Jak to brzmi? Sensownie. 10 razy 9, razy 8, razy 24. Tak, wynik już został. Dlaczego 10 razy 9 razy 8? Jeszcze mi powie Patryk W. No to dlatego, że te cyfry się nie mogą powtarzać, czyli najpierw mamy 10 możliwości, potem nam jedno odkłada między 9, a potem odkłada jeszcze żeby z 8. Jesteś tego przekonany? Dobra, dziękuję bardzo. Kolejna grupa. Piotrka to już była. Damiana, gdzie Damian? Tutaj siedzisz. Kto podejdzie do kolejnego podpunktu? Wynik mamy, on wynik wymaga przemnożenia. Dobra, czyli ty idziesz, Damian. Który C czy D? C. Dwie różne cyfry i dwie różne liczby. Tak. Pytanie, czy dwie różne cyfry tu pisze? Dwie cyfry i dwie różne. Dwie cyfry, a dwie różne litery. 10 razy. 10 razy 24 i razy 23, klasa, bardzo proszę o informację dla Damiana. Czy Damian, jakbyś się posunął troszeczkę, żeby widzieli. 10 razy 10, 24, 23. Zgadzają się wszyscy? Dobrze. Tu będzie. Policzone 55 200, tak? Tyle wam wyszło na kalkulatora? Dziękuję bardzo. I ostatnia, Kamil, gdzie siedzi? Kamil? Tak? Tutaj, to już ta wasza, to może z ostatniej grupy, przyjdźcie ktoś z was do podpunktu D. Kuba? Chodź, Kuba. Tak, co my tutaj mamy w tym D? Mamy 24 literki i mamy dosyć 4, czyli to będzie 24, to jest pierwsza pozycja, 24 to jest druga pozycja, 24 to jest trzecia pozycja i 24 to jest czwarta pozycja. Dobra, czy zgadza się z tym Michał W? A reszta klasy? Tak. Dobra, wynik no mam policzony, 331 776. Dziękuję bardzo. W takim razie... Czy macie gotowość do pytania kluczowego? Bardzo was proszę, żebyście rozwiązali, ile Jerzy, jeśli okazałoby się, że jest pechowy, ile maksymalnie czasu potrzebowałby na otwarcie tej aktówki? Ja tak zapytam, czy tam jest wynik przybliżony w czasie? Czy w jakich jednostkach mają podać czas? Bo... Godziny, minuty. Mam odpowiedź. Policzcie najpierw, a potem będziemy weryfikować. Co to chodzi z tym czasem? Patrz. Tak. I to będzie wtedy 10 tysięcy przez 8. Czemu 10 tysięcy? Czemu przez 8? W 8 sekund? Nie, zobaczysz. 8 sekund.
A to 8 cyfr. Ale skąd 10 cyfr? Ale całego zajmuje 5 cyfr. 4 pierwsze cyfry to jest rok jego urodzenia, to już było przemierzane. Na przykład 8, 6, 9, 1. I tego jest, i tak tyle jest możliwości. No to nie jest to, że jak już wykorzystał ósemkę, to jej nie wykorzysta i jest 4 razy. Nie ma takiej informacji, więc możemy założyć, że to nie są filmy. No właśnie tak jest. Właśnie to są tylko cyfry, czyli to jest 4 razy 3, no właśnie. 2 razy 1. Jak już użył ósemki, to już jej nie użyję potem. Czyli to jest 24. No właśnie. No. Czyli mamy 24. Zdajcie sobie jego urządzenia. Kolejne? Kolejne? Są 4. To mają być te wszystkie liczby w kolejnych. Kolejne to będą 4 liczby dzień i miesiąc. To jest ta sama sytuacja. Ktoś ma 4 liczby i już je pójdzie nie wykorzysta. No. Nie, bo to jak to jest? Jest 8 cyfrowy, 4 już mamy policzone. Tak, 4. Tak. To jest jego wykorzystane. No. 4 razy 3 razy 2 razy 1 razy 1000. 10 razy 1000. Razy 10 tysięcy. Początek jest bardzo dobry. No i razy 10 tysięcy. Czemu? Bo kolejne 4 mają po 10 razy. A ile cyferek macie? Znaczy to jest 100. Tak. A później mamy, później mamy 4 puste pola i w każdym polu jest po 10. Czemu po 10? No bo 1 do 0. A my się nie powtarzają? Występujące w dacie urodzenia. Czy w dacie urodzenia występują wszystkie cyfry? Aha, że to zrozumieliśmy. Okej, okay. Czyli później będzie 8 plus 7 plus 6 plus 5. Aha, później jeszcze raz 5. 4 może i bardzo mamy, 8 bo 4 już są pewne. Teraz to raz 8 razy 7 razy 6 razy 5. No, tak. Okej, okay. Ja się z tym zgadzam. 6 razy 7 razy 5. 56, 3584. Ile? 3584. Nie, za mało. 8 razy 7 razy 6 razy 5 równa się 1000. Jestem... Ale to jest tylko dla tych czterech ostatnich. Okay. No i razy 24. Ale na razie. 1680. Chodzi po 4 pierwsze zna na pewno. Czyli tyle to jest... Nie zna. Znaczy zna na pewno, ale 24 kombinacje. No. Tyle jest kombinacji. No. To raz bez zmiany tego to jest 50 tysięcy sekund. Tak? Albo jest opcja, że po. Albo 25 tysięcy sekund. A skąd sekundy, że? To ty masz obliczone 25 tysięcy sekund, tak? No, czyli powiedzmy, że masz 60, zeruje do 5 sekund na jedną. Nie, to ja mam jeszcze inaczej. Ale... Dobrze, ja zastopuję pracę i bardzo poproszę, żebyś przedstawił to, do czego grupa doszła, akurat Michał, chodź proszę. Mhm. Tak, doszliśmy do tego, tak? Że... Posłuchajcie Michała, bo będziemy ewentualnie korygować, jeśli będzie taka potrzeba. Cztery pierwsze cyfry powstały z roku urodzenia. Rok urodzenia mają cztery cyfry, więc 4, 3, 2, 1. Ponieważ za każdym razem jedna cyfra nam odpada przy kombinacji. Następne cztery cyfry powstały z całej daty. Cała data ma 8 kombinacji, więc mamy 8, 8 później 7, 6 i 5. Mhm. I musimy te wszystkie liczby są pomnożyć. Co klasa na to? Zgadza się. Zgadza się, tak? A teraz powiedzcie mi, czy odnośnie czterech ostatnich cyfr jest założenie... No? O co chciałam zapytać? Wszystkie z całej daty. Że one się mogą powtarzać. Na końcówce mogą się powtarzać, tak? Nie ma listy. Bo zastrzeżenie jest tylko do pierwszych czterech. Czyli w takim razie robimy 8 razy 8 razy 8. Tak. Dobrze. Ktoś policzył ten wynik? 98 304. Czas? 98 304. Tak.
Dobrze, przeliczmy to szybciutko na czas. Podyskutujcie, Michał, bo wy macie kalkulatory. Przemnożymy teraz ten wynik przez ile? Przez 500. Razy 5, dobrze. Podyktujcie Michałowi. Aha, już musisz pamięć, bardzo fajnie. Zaraz zobaczę. 40. No ja mam trochę inny wynik. 491 520, tak? Tak, tak, tak. Dobrze. To jest w sekundach. Sekund. Żeby nam bardziej na wyobraźnię działało, przechodzimy może w minuty. W jaki sposób? Podzielić na 60. Tak, podzielcie Michałowi na 60 ten wynik. To jest na końcu co? 0, 130 sekund. Aha, 8190. 8190. Na 60, żeby wrócić. Minut, dobrze. Ile to będzie godzin? 136. Godzin? 53. No i 33. Co? 136 godzin. 3 godziny. Dobra. Ile to będzie w dobach? Ponad 5 dni. Napisz ponad 5 dni. Faktycznie. Pod warunkiem, że Jerzy nie będzie stał. A pewnie będzie. Dziękuję bardzo. Pytania do tego zadania są? Sebastian, masz pytanie? Wszystko jest jasne dla ciebie? Kacper? Wszystko jasne. Dobrze. W takim razie podsumowujemy zajęcia. W kartach pracy macie do skończenia 5 zdań, ale wybierzcie sobie tylko 3 spośród nich. Te, które wam najbardziej pasują, a ja później poproszę wybrane osoby o odczytanie jednego ze zdań. Ustawać wyniki. Ponieważ widziałam, że już macie te 3 zdania pokończone, poproszę o odczytanie jednego z tych zdań. Dustin. No to na dzisiejszej lekcji zaskoczyło mnie to, że ten temat jest aż tak prosty. Dziękuję. Łukasz? Dzisiejszej lekcji nauczyłem się reguły mnożenia dla dwukrotnych i wielokrotnych decyzji. Dziękuję. Seweryn? Dziś osiągnąłem założone cele, gdyż koledzy mi w tym pomogli. Dziękuję. Piotrek S. Miałem to samo co Seweryn. Dziś osiągnąłem założony cel, gdyż miałem wsparcie grupy. Maciek? Proste dla mnie były reguły mnożenia dla dwukrotnych i wielokrotnych decyzji. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś chciałby odczytać z osób niewyczytanych, podzielić się swoją refleksją na koniec? Nie. Dziękuję. W takim razie praca domowa, którą macie w kartach pracy, jest to praca domowa do wyboru. Pierwsza propozycja, macie 6 zadań i spośród tych 3 wybierzcie proszę co najmniej 3. Co to znaczy co najmniej 3? 3 lub więcej, dobrze. Druga propozycja jest taka, która się odwołuje do tego, co powiedziałam na początku lekcji, a mianowicie, że jest coś takiego
w kombinatoryce, jak permutacje, wariacje bez powtórzeń z powtórzeniami. Więc jeśli ktoś miałby ochotę zgłębić ten temat samodzielnie, zapraszam, abyście skorzystali z dowolnego źródła, na przykład z Wikipedii, z podręcznika z matematyki i w odniesieniu do pierwszej propozycji, żebyście wyłapali zadania, te sześć, które było w pierwszej propozycji, i powiedzieli, gdzie można zastąpić tą regułę mnożenia permutacjami, gdzie wariacjami bez powtórzeń, gdzie wariacjami z powtórzeniami. Czy to jest zrozumiałe dla was? Tak? Dobrze. A trzecia propozycja jest taka, abyście ułożyli dla innej klasy trzy zadania wykorzystujące regułę mnożenia. Przy czym chciałabym, żeby one były o zróżnicowanym stopniu trudności. Dobrze. Czy jakieś pytania jeszcze macie na dzisiaj? Nie? W takim razie bardzo wam dziękuję, życzę powodzenia i dziękuję za waszą aktywność dzisiaj na lekcji.